do Was troszeczkę tak w połowie make-upu, ponieważ chciałam dzisiaj dla Was nagrać taką bardzo lekką propozycję makijażu na walentynki. Dlatego ubrałam sobie różowy golfik, ale myślę, że nie będzie to taki typowo, nawet nie musi być konkretnie na walentynki, ponieważ będzie dosyć taki leciutki, lekki makijaż. I wykonamy ten makijaż jedną paletką. Jeżeli posiadacie w swojej kolekcji paletkę ze Slicka Oxo Special, to ten makijaż myślę, że bardzo łatwo będzie Wam odwzorować. Paletka wygląda w ten oto sposób. Jak widzicie, przeze mnie już jest dosyć mocno zmaltretowana. Ja bardzo tą paletkę lubię i myślę, że tą paletką wykonamy bardzo fajny taki lekki makijaż. Dodatkowo tylko dla takiego większego rozświetlenia naszego oka użyję sobie takiego pigmentu z Glazel o numerku G1, to jest Loose Eyeshadow. Także jeżeli jesteście zainteresowane, jak wykonać taki lekki walentynkowy makijaż, to zostańcie ze mną, przechodzimy do makijażu. Jak możecie zobaczyć, ja już mam w zasadzie makijaż twarzy nałożony, nałożony podkład, nałożony puder, korektor i zrobione brwi, żeby ten filmik znowu za długo nie trwał. Dobra, przechodzimy do makijażu oczu. Na samym początku wezmę sobie, będę używać pędzelków z Nanshi i wezmę sobie pędzelek Eye Crease. To jest takie małe, taka mała jakby kuleczka do blendowania, do załamania. I pierwszy cień, jakiego będę używać, to jest ten tutaj, którego już praktycznie nie mam. To jest taki cielisty, beżowy cień matowy i tym cieniem delikatnie zaznaczę sobie załamanie. Będzie to raczej taki dosyć lekki makijaż rozświetlający z kreseczką. I ja oczywiście dokleję sobie rzęsy, ale Wy tego nie musicie robić. Ten cień beżowy tutaj jest dosyć taki jasny i on tak ładnie podkreśla, słuchajcie, załamanie. Delikatnie blenduję. Mam nadzieję, że już tak zostanie i że nie będzie, słuchajcie, padać, bo ja naprawdę nienawidzę jesieni, nienawidzę zimy. Pogoda, ta pora roku nastraja do depresji, do smętów. I delikatnie podkreśliłam sobie te oko i teraz właśnie biorę ten brązowy tutaj, ten ciemny cień i tym samym pędzelkiem, ale dosłownie przy samym zewnętrznym kąciku oka, żeby to troszeczkę tak jakby pogłębić. Delikatnie dokładam, żeby to właśnie miało ładne przejście. W ten sposób zrobiło się nam takie jakby głębiej osadzone oczy, takie właśnie lepsze spojrzenie. Biorę sobie teraz jakikolwiek inny pędzelek. Tutaj mam akurat pędzelek z Hakuro, który używam tylko tak do rozpylania jeszcze cienia. I tak właśnie to wygląda. I teraz będę brała tutaj te różowe, takie ładne cienie, dwa matowe. Ten tutaj i ten tutaj. To są takie dwa ładne róże matowe, dosyć jasne. I biorę sobie teraz pędzelek troszeczkę większy właśnie Blending Eyeshadow, również z Nanshi. I biorę sobie ten troszeczkę tutaj ciemniejszy, ale będę te dwa róże mieszać ze sobą. One są naprawdę bardzo ładne. Strzepuję nadmiar, żeby mi się nic na twarz już nie osypało. I tutaj przy zewnętrznym kąciku właśnie jeszcze załamanie podkreślam. Żeby to spojrzenie było troszeczkę, ten wyraz oka był troszeczkę taki właśnie cieplejszy. Myślę, że już to widać troszeczkę właśnie w kamerze. Nie wiem, słuchajcie, ja w ogóle bardzo lubię paletki ze Slicka. One nie są jakoś za specjalnie drogie, ale naprawdę pigmentacja tych cieni jest rewelacyjna i przyznam Wam się szczerze, że jeszcze żadna paletka ze Slicka mnie nie zawiodła, jeżeli chodzi o pigmentację. Naprawdę są świetne. I możecie zobaczyć, że troszeczkę mi się ociepliło to spojrzenie, jak dodałam tego różu. Mam nadzieję, że to widać. I biorę sobie teraz taki pędzelek maleńką, taką kuleczkę. To jest Tapered Crease.
z Nashi i biorę sobie jeszcze raz tutaj ten brąz, którym robiłam to załamanie tutaj, żeby pogłębić to spojrzenie, i tą kuleczką delikatnie jeszcze raz tutaj, dosłownie tak, o widzicie, w samym załamaniu troszeczkę blenduję ten cień, bo mi się to troszeczkę zjadło, i rozcieram jeszcze na linię rzęs ten brąz właśnie, i w ten oto sposób troszeczkę mi się to oko optycznie powiększyło, wydaje się troszeczkę większe. Wracam jeszcze raz do tego pędzelka Blending Eye Shadow, którym nakładałam róż, i biorę sobie teraz ten troszeczkę jaśniejszy róż matowy. Również strzepuję i już tak raczej wklepując przy zewnętrznym kąciku oka. A, sypło mi się do oka. Wyszło nam coś takiego. Dosyć właśnie takie rozmyte, matowe oczko. Ogólnie ostatnimi czasy dużo pytań dostaję, co sądzę o tych pędzelkach z Nashi. Muszę Wam powiedzieć, że mi się bardzo sprawdzają dobrze te pędzle. Jedna z Was się mnie pytała właśnie, żebym porównała pędzelki z Nashi do pędzelków z Kawai, i stwierdzam, że te są troszeczkę lepsze. Oprócz tego właśnie, że są takie malutkie, ale to myślę, że o tym nagram po prostu jakiś tam osobny filmik. Teraz skupię się raczej na makijażu. Zrobiłam sobie takie delikatne załamanie, i żeby to spojrzenie troszeczkę rozświetlić, to paletka Oxo Special ma tutaj takie dwa piękne takie róże połyskujące. To są perłowe cienie, ale naprawdę na powiekach wyglądają bardzo ładnie. I teraz wezmę sobie pędzelek Large Shader, taki płaski, i nałożę sobie może ten tutaj taki bardziej różowy. To są takie jakby cienie, takie troszeczkę powiedziałabym szampańskie. Strzepię sobie oczywiście nadmiar i na sam środek ruchomej powieki wklepię delikatnie ten cień. Możecie zobaczyć, że spojrzenie już zrobiło się od razu takie bardziej błyszczące. I to samo z drugim. Zaraz mi bateria padnie. Także jesteśmy właśnie na tym etapie. Biorę sobie teraz pędzelek Eye Crease, który używałam na samym początku, i rozcieram tutaj dokładnie jeszcze raz te wszystkie granice, bo tutaj mam jednak troszeczkę za ciemno, rozcieram pod sam właśnie dolną całą powiekę. Dokładam jeszcze sobie właśnie tego drugiego takiego połyskującego cienia z tej paletki, tym samym pędzelkiem co przed chwileczką. Możecie zobaczyć, że te cienie naprawdę bardzo ładnie się mienią, takie są szampańskie. Żeby rozjaśnić jeszcze bardziej właśnie spojrzenie, dołożę sobie minimalnie tego pigmentu właśnie z Glazer, wewnętrzny kącik oka. Biorę sobie jakiś inny czysty pędzelek. Pędzelek, który zawsze do tego używam, jest to Inglot 22T. Strzepuję nadmiar, bo on się bardzo sypuje, i w samym wewnętrznym kąciku delikatnie dokładam, żeby było to takie właśnie rozjaśniające to spojrzenie. Biorę sobie jeszcze raz ten pędzelek z Hakuro, którym wszystko tutaj jeszcze raz rozcieram. Wybaczcie, mam nadzieję, że to światło za bardzo mi nie skacze, ale słońce zachodzi, wschodzi, zachodzi, wschodzi. Biorę sobie teraz pędzelek Flat Definer, to jest taki płaski pędzelek z Nashi, i biorę sobie jeszcze raz tutaj ten beżowy cień, który pierwszy używałam do załamania, on mi się już tu wykańcza, a szkoda. Strzepuję nadmiar i pod linią rzęs dolnej, pod dolną powieką jeszcze dodaję sobie troszeczkę tego brązu, żeby to się wszystko ładnie zgrało, żeby nie było takich prześwitów, że w pewnym miejscu
Nie ma cienia. Tak wygląda, słuchajcie, makijaż oczu, jeżeli chodzi o cienie. Myślę, że więcej tu nic nie dołożę. Teraz sobie wytuszuję rzęsy i użyję do tego maskary z Revitalage razem połączoną właśnie z tą bazą. Podkreślę sobie, odkręcę je zalotką, delikatnie. I jeszcze nie wiem na tą chwilę, czy będę doklejać rzęsy. Więc to się wszystko w trakcie okaże. Pewnie dokleję rzęsy, dlatego że będę robić kreseczkę, więc ja jakoś wolę właśnie ostatnimi czasy non-stop w rzęsach. I póki jeszcze ta baza nie wyschnie do końca, od razu wytuszuję rzęsy. Na razie robię właśnie tylko górne. Ok, i teraz przechodzimy do kreski. Postanowiłam, że zrobię sobie jedną kreskę, jednak tą kreskę, bo gdzie ja mam to, bo takie troszeczkę wydają mi się łyse. Możecie zobaczyć, tak wyglądają te cienie w tym momencie. Jest taki ładny połysk. Do malowania kreski użyję tego linera iStudio Lasting Drama Maybelline i użyję tego pędzelka z Nancy Precise Band Eyeliner, ten taki zakrzywiony, który mi się najlepiej robi kreskę. Kreskę zrobię sobie poza kamerą, żeby Wam tutaj nie przedłużać, bo jednak kreski wychodzą najlepiej, kiedy skupiamy się tylko i wyłącznie na tych kreskach, a nie na makijażu konkretnie. Więc jak zrobię sobie kreseczkę, to do Was za chwilkę wrócę. Więc tak się prezentuje makijaż oka. Dokleiłam sobie sztuczne rzęsy, zrobiłam sobie kreseczkę, wyciągnęłam ją troszeczkę bardziej. I dziewczyny, taka moja maleńka dla Was uwaga, być może ją znacie, być może nie wiecie. Jeżeli gdzieś tutaj się ubrudzicie tuszem, to poczekajcie chwileczkę przed zebraniem tego tuszu, bo ja swego czasu bardzo często brałam taki pędzelek jakiś tam lekko nawilżony i wycierałam właśnie tutaj resztki tuszu, ale dużo lepiej i dużo łatwiej wychodzi nam ścieranie gdzieś tam osypanego tuszu, kiedy ten tusz troszeczkę zaschnie. Bierzecie sobie jakiś taki szczoteczkę bądź też umyty właśnie pędzelek po tuszu i delikatnie to zeskrobać i wtedy Wam się i makijaż nie zepsuje i te wszystkie takie plamki, które Wam gdzieś tam po tuszu zostały, ładnie zejdą, więc możecie troszeczkę oszczędzić na makijażu, bo pędzelkiem taką, wiecie, tą takim patyczkiem, to za chwileczkę bym Wam się makijaż zepsuł. Popatrzcie, tak wygląda ten makijaż. Delikatny, nie za mocny, bardzo ładnie rozświetlający. To, co sobie teraz jeszcze wezmę, to jeszcze sobie tutaj troszeczkę dołożę, może do tego załamania jeszcze raz ten cień tutaj, taki właśnie ten beżowy, który mi się już wykańcza, no niestety. I troszeczkę jeszcze tutaj sobie dołożę właśnie w załamaniu. Tak wygląda skończony makijaż. Dajcie znać, co sądzicie. Jeszcze teraz przejdę do robienia twarzy. Słuchajcie, postanowiłam jeszcze raz wypróbować, dać drugą szansę. Wykonturuję sobie delikatnie twarz tym Bronze and Shine z Delia Cosmetics. Mamy tutaj taki bronzer i mamy rozświetlacz. Także spróbujemy sobie ocieplić troszeczkę twarz właśnie tym bronzerem tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Puder już mam nałożony, a ten bronzer, jak możecie zobaczyć, jest taki dosyć ciepły, lekko rozświetlający, ale on bardzo szybko łapie na pędzel i musicie z nim uważać. Na pewno trzeba strzepać ten nadmiar. Udalę się tu może troszkę. Ale z reguły u mnie to tak zawsze jest, że jak coś mi się na pierwszy rzut oka nie spodoba, to rzucam gdzieś to tam w kąt i po jakimś tam czasie z powrotem daję drugą szansę temu jakiemuś tam produktowi. Tak samo było z tym bronzerem z Freedom, który na samym początku mnie nie zachwycił. Ale wiecie, co Wam muszę powiedzieć, musicie z tym bronzerem na pewno uważać, bo on jest dosyć mocno napigmentowany i możecie sobie jakieś tam plamy porobić, a później jest go dosyć ciężko właśnie tak równomiernie rozblendować.
podobać, ale ogólnie jest dosyć przyjemny, przyznam Wam się szczerze. Wtedy co nagrywałam ten test na żywo tych kosmetyków, jakoś mnie nie powalił, ale powróciłam znowu do niego. Ociepliłam sobie troszkę twarz. Wszystko to jeszcze tak dokładnie rozblenduję, żeby to nie wyglądało takie, żeby mi się plamy właśnie nie porobiły. Boże, tutaj baby hair. Troszeczkę na nosek, żeby go wyszczuplić. Wezmę sobie jeszcze raz ten pędzelek, którym puder robiłam i to wszystko postaram się, o widzicie, tak zblendować. Nie wiem jak to w kamerze widać, tu widzę, że mi się taka plamka zrobiła, więc sobie to jeszcze, okej. Tu mi coś wyskoczyło, kurczę, nie wiem co to jest. Róż, teraz użyjemy różu. Bardzo delikatnego, też takiego ciepłego koloru. I ja tutaj mam paletkę ze Slika również, Blush by Tree, czyli to jest ta trójeczka. Mamy tutaj dosyć takie ciepłe, intensywne kolorki i wezmę sobie chyba ten tutaj pierwszy, taki najbardziej brzoskwiniowy i delikatnie, dosłownie policzki maźnę sobie nim, bo te róże są dosyć mocno napigmentowane. Mi się troszkę mocniej zrobiło, tu nie. Ok. Mamy taki minimalny jakiś tam rumieniec zrobiony. Także tak skończony makijaż się prezentuje. Biżuterię mam z koralowe, jakby ktoś się pytał. Golfik jest to prezent od Oli. I na pazurkach mam wczoraj robione takie typowo walentynkowe pazurki. Taki piękny róż z serduszkami. Tak się prezentują moje pazurki i jestem, słuchajcie, gotowa na walentynki. Jeszcze nie wiem, co robimy. Wszystkim zakochanym życzę już w tym momencie naprawdę wyjątkowych walentynek. Dużo miłości, dużo przytulania, dużo pięknych prezentów i dla dziewczyn pięknych kwiatów. Więc ja się z Wami żegnam tą moją propozycją takiego walentynkowego looku. Zostawcie kciuka do góry, jeżeli filmik Wam się podobał. I co? Do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Trzymajcie się cieplutko.